chcę mówić dalej o łasce, będę to kontynuował właśnie w ten sposób. List do Efezjan 2,80. List do Efezjan 2,80. A pomimo łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie z was Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kiedyś zmienię tą Biblię, ale szkoda zapisków w niej. Biblia Gdańska mówi tak. Oryginał brzmi w ten sposób. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. To nie z was. Dar to Boży jest. Nie z uczynków. Aby się to kto nie chlubi, bowiem czynem Jego jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Greckie słowo użyte tutaj to jest charis. To jest bardzo ciekawe słowo, ten charis. Bo pierwsze trzy najgłębsze tłumaczenia słowa charis oznaczają powab, wdzięk, uroda. Powab, wdzięk, uroda. I to się, bo tłumaczenia z greki na polski, one są poziomowe. To znaczy są sformułowania, które, jak to się robi, jak to się bada, są sformułowania, które są najważniejsze, a potem mniej ważne. I najważniejsze sformułowania to jest powab, wdzięk, uroda. Później jest uprzejmość. Jest to tłumaczone jako taka uprzejmość. Później dopiero jako życzliwość, przychylność. Później jako dobrodziejstwo, przysługa i potem jako wdzięczność, podziękowanie. To tak tłumaczy się ten cały charis. To jest bardzo takie szerokie słowo. Ale główne to jest powab, wdzięk, uroda. Co to oznacza? To znaczy, że kiedy ty przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, czyli ty korzystasz z tego, co zrobił dla ciebie Bóg w Chrystusie, czyli ty wchodzisz w łaskę, i zaraz powiem o definicjach łaski, ale kiedy ty wchodzisz w tą łaskę, to w oczach Boga jesteś najpiękniejszą istotą, jaka w ogóle istnieje. Kiedy korzystasz z charis, chcę, żebyś to zrozumiał, to stajesz się dla Niego piękny, powabny, urokliwy, cudowny. Dlaczego wam o tym mówię? Bo wielu ludzi myśli, że łaska to jest coś takiego, że Bóg się nad tobą tak łaskawie lituje. Ale tak naprawdę nie jest to dla Niego takie bardzo osobiste. I musisz wiedzieć, że to jest fałszywa doktryna. Kiedy ty wchodzisz w Jezusa Chrystusa, kiedy nawracasz się, kiedy rodzi się twój duch, to stajesz się skarbem dla Boga. Skarbem. Ludzie często mnie pytają, jak mam kochać Boga? Ja mówię, jest taki jeden sposób. Ten sposób brzmi w ten sposób. Na tym polega miłość, że nie wyście go umiłowali, ale on umiłował was. Ja mówię, jeżeli chcesz naprawdę uwolnić miłość do Boga, to skup się na tym, że on cię kocha. I się nie wysilaj, bo ci żyłka pęka. Jak ja patrzę na chrześcijan, którzy usiłują kochać Boga,
Ja mówię, człowieku, prawda jest taka. Na tym polega miłość. Na tym, że nie myśmy go umiłowali. Ludzie pytają, jak mam go miłować? Co za pytanie? Jak to nie na tym polega, ta miłość, żeby go miłować? Ta miłość polega na tym, aby uwierzyć, że on cię umiłował. Łatwe, bo to łaska. Łaska. Prawo przyszło przez Mojżesza. A łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa. To łaska. Zamiast się wysilać, żeby kochać Boga, zacznij uznawać, że jesteś kochany. Stań przed lustrem dziś wieczorem i powiedz, Haris. Dziękuję Ci, że mnie kochasz, Ojcze. Dziękuję Ci, że jestem piękny w Twoich oczach. Dziękuję Ci, że oszalałeś na moim pomysł. Bo to trzeba być szaleńcem, żeby zejść na ziemię i stać się człowiekiem. Tak jakbyś ustał tutaj nad zborowiskiem kiedyś sobie i pomyśl sobie, tyle mrówek. Trzeba im wszystkim powiedzieć, że ich kocham. A jak im powiedzieć, jak się w ogóle one nie wiedzą, że ja tu jestem. One myślą, że ja jestem w ogóle kosmosem. Stanę się mrówką. Wejdę w mrówisko. I będę do nich mówił tak. On to zrobił. Albowiem taki dał dowód Bóg swojej miłości do nas, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Słowo czynem, że jego czynem jesteśmy, jego, to oznacza dziełem, pracą, wyborem. To znaczy, że łaska jest tylko oparta na tym, co zrobił Bóg, a nie na tym, co zrobił człowiek. Nic nam do łaski. Łaskę możesz tylko przyjąć. Ty nie masz nic do łaski. Ją trzeba przyjąć. Nie trzeba na nią zasłużyć. Ludzie mówią, takie to są sformułowania. Nie zasługuję na łaskę pańską. Mówię, masz rację. Nikt nie zasługuje na łaskę pańską. Inni cieszą się, jak coś się stanie pozytywnego w ich życiu, mówią, w ogóle na to nie zasłużyłem, Panie. Masz rację, nie zasłużyłeś na to. Zasłużyłeś, żeby Cię zutylizować. Mówi Pan. Zasłużyliśmy na śmierć. Dzisiaj wieczorem przed lustrem powiedz, zasłużyłem na śmierć. To bardzo proste. Zasłużyłem na śmierć. Wszystkie Twoje dobre uczynki, rozumiesz, są warte tyle, jak to mówi ładnie tłumaczony prorok Izajasz, splugawiona szata. Oryginał mówi obrzygany materiał. Osobiście wolę te drugie tłumaczenie. To dużo lepiej wygląda. Nie wiem, co to znaczy splugawić. Nie widzę w swojej wyobraźni takiego czegoś jak splugawienie. Nie wiem, co to jest splugawienie. Mówię sobie wyobrazić splugawienie? Może masz tak wyobraźnię abstrakcyjną rozwiniętą? Ja nie mam. Ale wymioty sobie wyobrażam. Wszystkie moje dobre uczynki, pozytywne cechy są warte tyle, ile wymioty na ubraniu. Dlatego nie zasłużyłem na to, co mam. Mając 17 lat, zamordowałem człowieka, produkowałem narkotyki i sprzedawałem je dzieciom, nawet rozdawałem. Biłem, katowałem ludzi, krzywdziłem nawet własną żonę, która była w ciąży. Kopałem. Na co ja zasłużyłem? Żeby mnie zutylizować.
a niebawem jej grama potępienia. Dlaczego? Dlatego, że przyjąłem łaskę. Jestem piękny w jego oczach. Jestem medalem na jego szyi, sygnetem na jego ręku. Musisz tak myśleć. Nigdy nie pomyl tego z jakąkolwiek zajawką pod tytułem, że to pycha, narcyzm czy inne rzeczy. Charis. Powab. Piękno. Jest napisane, że on to zgotował, czyli przygotował coś wcześniej. Zostało to wcześniej przygotowane. I dzięki temu możesz chodzić w dobrych uczynkach. Możesz chodzić. Czyli to cię uzdolniło, to łaska cię uzdolniła. Uzdolniła. Więc najlepszy numer jest taki, że również twoje dobre uczynki, obecnie czynione, nic nie znaczą. Dla ciebie. Bo to ona cię uzdolniła do tego. Owa Charis. To ona. Ona. A więc poza Chrystusem dalej nic nie jesteś wart. Cudowna wiadomość. Nie ma co szukać gdzieś tam. Natomiast w Chrystusie jesteś piękny, cudowna, wspaniały, powabna. Charis. Efezjan 2:5-6 mówi tak. Nawet od 1. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządził w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawienie jesteście. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Jest napisane, że byłeś martwy. Amen? Byłeś martwy. Byłeś martwy. A jaki jesteś? Żywy. Co zrobiła ci łaska? Ożywiła cię. Ożywiła cię. Byłeś martwy. Jesteś żywy. Do czego ona cię predysponowała? Zostałeś wzbudzony do panowania. Zobacz. On nie dosyć, że cię przyjmuje w ogóle jako ostatnie jakieś zażegane jakieś w ogóle ciuchy, tak? Bierze cię. I nie tylko on cię z tego w ogóle wyswobadza i stawia cię na takim zdrowym gruncie mężczyzna, to jeszcze mówi, wiesz co do ciebie? Zapraszam cię do rządzenia nad światem. No i koniec tu jest. Wraz z nim wzbudził, wraz z nim posadził. Gdzie on go posadził, tego Chrystusa? Gdzie, na czym siedzi Chrystus? Na czym? Na jakim przedmiocie? Tronie, tak? Na tronie siedzi Jezus, czy nie na tronie? Król siedzi na tronie? Na tronie. A tam jest napisane, że On cię z Nim tam posadził. Na czym siedzisz? Na tronie. Wraz z Nim. Wzbudzony do panowania? Panujący z Chrystusem. Panujący. Nie jesteś gorszy od Chrystusa dzisiaj. To ci łaska załatwiła. Rozumiecie? Jesteś taki jak Chrystus. Ja się nie pytam, jak ty się czujesz. Twoje odczucia nie mają żadnego znaczenia. Teraz posłuchaj. Jeżeli posiadasz na tą chwilę jakiekolwiek odczucia, które są niezgodne z tym zapisem, to są to twoje zaburzenia. Po prostu.
Jeżeli określasz siebie na podstawie swoich braków, mankamentów, grzechów różnych, rozumiesz? To jesteś zaburzony i powinieneś z tego wyjść. Bo Bóg mówi o tobie jak o królu. I z tym się trzeba w ogóle zgodzić. Jestem zgodziłem. Przyszedłem, Panie, w ogóle dobrze, jestem królem. Nie wiem, co to znaczy. Jakoś tak mi się zdaje, że ja nie króluję za specjalnie. Raczej tak, Panie, mi się zdaje, że ja walczę o byt. Jakoś walczę, że cały czas, Panie, wzywam Twojego imienia i mówię ratuj. Taka, to najczęstsza modlitwa świeżo nawróconych chrześcijan. Panie, ratuj. Taka Piotrowa modlitwa. Ratuj, 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 ratuj. Ratuj. A Ty w ogóle wiesz o tym, że to jest... To nie to jest. Ja dzisiaj w ogóle nie mówię ratuj. W ogóle dzisiaj nie mówię. Ja dzisiaj nie szukam Jezusa na krzyżu. Rozumiesz mnie? Ja dzisiaj nie szukam takich rzeczy. Bo Jezusa nie ma na krzyżu. Ja Go nie szukam też w pustym grobie. Rozumiesz? Ja Go nie szukam. Ja wiem, gdzie jest Chrystus. Chrystus jest w niebie, na tronie, a ja razem z Nim. Ja wiem, gdzie ja jestem. Ja jak dzisiaj upadam w mojej duszy czy ciele, to natychmiast otwieram oko i mówię, diable, uderzyłeś króla. To ci nie ujdzie na sucho. Właśnie wstaję, poprawiam kolonę i idę na skargę do ojca. I zaraz zobaczysz, co się będzie działo, dziadu. Tak postępuje człowiek, który zrozumiał, czym jest łaska. Człowiek, który nie rozumie, czym jest łaska, leży i kwiczy. I mówię, Panie, zmiłuj się nade mną, a ratuj mnie, o Jezu, o Jezu. Panie, dobrze, że jesteś, bo ja już bym umarł. Byłeś martwy, jesteś żywy, w ogóle nie możesz umrzeć, wiesz? Taki ci numer Bóg wywinął. Nieśmiertelny jesteś w ogóle. Skazany na niebo. Skazany na sukces tu na ziemi. Rozumiesz? Obejrzyj sobie Księcia w Nowym Jorku. Fajne duchowe filmy on się podrzuca. Król to król. Nawet z uśmiechem, proszę Ciebie, zamiata pójdzie knajpę. Dlaczego? Bo ma wysokie poczucie własnej wartości. Jak ktoś jest królem, to dla niego nie ma żadnego kłopotu. A jak ktoś jest dziadem w środku, tak? To jak przychodzi system upokorzenia tego świata, życie wali bez litości, to się od razu wywraca. Panie ratuj, Panie ratuj, Panie ratuj. Chrześcijaństwo obecne. Macie tron! Łaska! Jesteś piękny w oczach Boga. Rozumiesz? Bóg cię widzi przez okulary, które mają nazwę Chrystus. On cię tak ogląda. Przez Chrystusa cię ogląda. Przez Chrystusa. Jak Bóg by cię... Zrozum, że Bóg nie widzi inaczej ludzi. On przez Chrystusa ich widzi. Przez Chrystusa, umarłego za grzechy ludzi, zmartwychwstałego i królującego. Oto twoje powołanie. Jesteś synem, jesteś córką. Charis. Charis. Charis to nie jest w ogóle ojom. Niektórzy myślą ojom. Z ojom jestem zbawiony. Z ojomu. Tak? Myślą, że ojom. Całe życie to jest ojom. Tak? Cały czas, proszę Ciebie. Prąd, prąd, prąd. Wstawaj, rurka w gardło, proszę Ciebie. Co to się nazywa, że to jestem z łaski? Z łaski jestem zbawiony. Z łaski. Jeszcze mnie prądem, żebym wstał. Znowu leżę. O, już leżę 15 lat. Znowu mnie prądem. Panie, prądem, prądem. O, nowa pięćdziesiątnica. Może prądu dostanę. Charis, jesteś piękny, cudowny. Bóg się nie gniewa na ciebie. Bo jesteś w Chrystusie. Rozumiesz? Zwiałeś przed tym gniewem. Schowałeś się. On sam ci to umożliwił. Sam wszedł jako Jezus, otworzył się i mówi szybko, 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 szybko.
Szybko, bo w pieniądze jestem. Szybko, szybko, szybko. Wpadajcie, ile wlezie. Ja dzisiaj chodzę, kurczę, wymieniłem ludzie. Szybko, szybko, szybko. Szybko, bo może wrócić. I najlepszy numer to jest taki, bo jeśli jak on wróci tutaj, to już nie po to, żeby znowu umrzeć na krzyżu za grzechy ludzi. On to w ogóle nie wróci jako w ogóle, wiesz, Jezus malusienki leży wśród stajenki, tak? Tak ta satanistyczna piosenka śmieje. Jezus malusienki, Jezus malusienki. Jak go zobaczył człowieka, to go sparaliżował pad. Jezusa malusienki, jak go zobaczył człowieka. Nogi jak filary, człowieku, rozumiesz, mosiężne, pełen ognia, pełen siły, czego gwiazdy krążące nad nim, proszę ciebie, rozumiesz? Kiedyś Daniel zobaczył aniołka jednego, też tam, nad Cedronem. Tak, jak pan to go sparyżował, aniołka zobaczył. Aniołek stał jedną nogą na plaży, drugą w oceanie. Aniołek, człowieku. Rozumiecie, co zrobili w ogóle z Boga? Ten kraj tak nie jest, człowieku. To nie będzie Jezus malusienki, nie wróci Jezus malusienki. Tu wróci potężny generał. Generał tu wróci. I on tu nie wróci po to, żeby ludzi odkupić. Bo on już odkupił ludzi. Raz. Odkupienie wykonało się. I on mówi do ludzi, ludzie, Jezus wraca. Nie, malusieńki Jezusik. Wraca Pan Panów i Król Królów. Tysiącletnie Królestwo się zbliża. Uciekajcie w Niego szybciutko. Bo on wróci, będzie za późno. Będzie za późno. Teraz jest czas łaski, teraz jest czas zbawienia. Więc łaska. Chcę, żebyście to zaczęli widzieć. Jeżeli ty marzysz o tym, żeby mocno stąpać w życiu po ziemi, to ty musisz zrozumieć, że Bóg dał ci łaskę i nigdy jej nie odbierze. Zacznij sobie wyobrażać Boga. Kiedy dzisiaj będziesz sobie wieczorem modlił się, powiedz, Panie, dziękuję Ci, że ja Ci się podobał. Przestań gdakać bez przerwy. Co mam jeszcze zrobić? Panie, poprowadź mnie, żebym Ci się podobał. Panie, tak bardzo chcę Ci się podobać. Tak bardzo chcę Cię kochać. Panie, mój Panie. Powiedz, Panie, dziękuję Ci, że Ci się podobał. Dziękuję Ci, że jestem wspaniały w Twoich oczach. Dziękuję Ci, Panie Boże mój. Dziękuję Ci, że jestem szczęściem Twoim. Że kiedy w ogóle myślisz o mnie, to się cieszysz. Dziękuję Ci, Boże mój. To jest modlitwa człowieka, który rozumie charyz. Rozumiecie? To jest modlitwa. Mnie Bóg uczył tego. Idę sobie ulicą któregoś dnia, z drugiej strony mój syn tu kilka lat temu idzie z kolegą, przeszedłem na drugą stronę, bo się z nim nie widziałem. Mówię, cześć, cześć. Ten kolega aż tak się ukłonił. A mój syn stoi i mówi tak, masz parę groszy? Ja mówię, byś dzień dobry powiedział, mówię jakoś to, rozumiesz? Dobra, mówi ojciec, mój masz czy nie masz, bo tam mi brakuje do pizzy w ogóle, wiesz tam. Wziąłem portfel, wyjąłem tam chyba 5 złotych, mówię, czy to się nie wiem. Idę z tą siatką do domu i taki, idę tak sobie myślę, mówię, kurczę, Panie Boże, on żywi, to jest na Pana Jezusa, nie mówię. Taki, tak się rozgniewali trochę na niego, powiem szczerze, taki idę i słyszę, i tu się mówię, mu zaczyna mówić, mówi tak, co widziałeś? Ja mówię, widziałem Panie mojego syna nieposłusznego, mówię, w ogóle przepraszam za niego, Panie Boże, mówię, już mu głoszę tyle czasu i wiesz, i drugi raz, co widziałeś? I ja już wiem, że jak taka akcja jest, ja już mówię, nie wiem. Ja już nie wiem teraz, co widziałem. Wiesz. I tu Święty mówi, widziałeś syna i najemnika. Zachowuj się jak syn. Jak syn. Syn wie, kim jest w Ojcu. Najemnik się kłania i żebra. Daj. Pomóż mi. Syn tak nie robi. Wiesz, dlaczego tak nie robi syn? Bo syn wie, że się podoba Ojcu. Syn się podoba Ojcu. Syn jest chlubą Ojca. Chlubą Ojca. Bardzo mi się podobał tekst na kolejnym bardzo duchowym filmie 300. I tamten bydlak, ten, a nie wiem kto to był, ten, jak on się duży nazywał.
Nie, drugi ten taki kanalia, ten co pan na nich napadł. No mniejsza z tym. Mówi do Leonidasa. Xerxes. Mówi do Leonidasa tak, mówi. Spójrz. Jestem panem tysięcy niewolników. A Leonidas mówi. A jestem królem ludzi wolnych. To jest Chrystus. Pamiętaj. Diabeł chce, żebyś przed nim klęknął. Bóg chce, żebyś przed nim stał prosto. Pamiętaj o tym. Nie myl tych dwóch zjawisk. Diabeł chce, żebyś przed nim klęknął. Bóg chce, żebyś stał prosto. Bóg to Ojciec. Jezus przyszedł objawić Ojca. Ojca. Rozumiecie, kogo przyszedł objawić? Oni znali już Jahwe. Oni znali wszystkie imiona Jahwe. Oni wiedzieli, kim jest wielki Bóg. Oni wiedzieli, znali Boga. Ale nie znali Go jako Ojca. Jezus przychodzi objawić Ojca. Łaska powoduje, że wchodzisz w relację ojciec-dziecko. Dobry ojciec nie ma upodobania, aby jego dziecko przybierało upodloną postawę przed nim. Żadnego zdrowego psychicznie ojca nie interesuje to, aby jego dziecko pełzało przy jego nogach i błagało go, tato, kup mi buty, tak pragnę butów, tato. Nie. To nie jest postawa osoby, która rozumie charyz. Ludzie są zaburzeni. Ludzie są poodrzucani, są poniżeni. Jak się do nich mówi takie rzeczy, to w ogóle w nich się poruszają kłęby. Ojej, co mam zrobić? Pamiętaj, Bóg Ojciec to nie jest twój ojciec, twoja matka. To nie jest twój opiekun. Ktoś, kto cię skrzywdził, rozumiesz? W ogóle nie przelewaj tego na tego Boga. Ale twoja psychika jest pierwsza, żeby to zrobić. Nie? Bogu nie musisz niczym zaimponować. U Boga nie musisz na nic zapracować. Bogu nie musisz niczym szpanować. Rozumiesz? Nie musisz się przed nim bujać, jak stary autobus i pokazywać, jak jesteś super mocny i silny. Rozumiesz? On woli, żebyś skrzywił nosek. W kościele ostatnio mówię, noski krzywimy wszyscy. Do tatusia, tak się robi do taty. Co się robi do taty? Się noski krzywi. A się nie chodzi, się nie buja. To nie potrzebuje, żeby moje dzieci się przede mną bujały. Moja córka wchodzi w ogóle do pokoju. Ma takie uszy królika, takie ma uszy. I wchodzi, ona wchodzi tak. Wchodzi. Spójrz na mnie teraz, no spójrz, no. Ja mówię, nagram się, mówię, puszczę cię w kościele, mówię tam na tym po prostu, mówię. Ale wiesz, że to jest córka. Córka. Ona wie, że jest w 100% akceptowana. W 100% ona wie, że ja kocham ją od najdrobniejszego palca na nodze, po czubek jej porzędziwie dziwnych fryzur, które sobie robi. Wie, że jest cała przeze mnie kochana. Ona wie, że życie swoje za nią położone, jest zupełnie świadoma tego. Byliśmy kiedyś, jak ona była jeszcze mniejsza, miała wtedy ze 3 latka. I ktoś zadzwonił do mnie, mój taki znajomy zespołu finansującego i powiedział: Artur, chcielibyśmy was zabrać na wyprawę morską, żebyście sobie odpoczęli. I popłynęliśmy na Adriatyk i pływaliśmy po Adriatyku. Z żoną i tam z takim, no, tymi moimi przyjaciółmi tam stara wtedy. I pływamy i w pewnym momencie jesteśmy w jednym miejscu i ten człowiek, który mnie zaprosił, ten mój przyjaciel, on był tam głównym sternikiem tego jachtu, podjął decyzję, jak się okazało, nietrafioną, ponieważ on, mieliśmy na silniku wpłynęliśmy, on postawił żagiel. Postawił żagiel, słuchajcie, w przeciągu kilkunastu minut popsuła się pogoda, i zaczęło iść ku sztormowi. To tam jest moment, tam jest Adriatyku, takie rzeczy się dzieją. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji.
Pod nami jest mniej więcej 110 metrów. Jesteśmy niewielkim jachcikiem. Nie jesteśmy już w stanie zdjąć tego żagla. Z jednej strony jest otwarte morze, z drugiej strony są klify, które mają wiele pięter wysokości. I koniec. Stoję w ogóle na tym, wszyscy pod pokładem są. Stoję na tym jachcie i mówię: dobrze, Panie Boże, mówię, a przechył już jest taki, że tak stoję. Mówię: dobrze, Panie Boże, w ogóle, bo ja w ogóle nie pływam za dobrze, tak, nie? Ale mówię: dobrze, przez wiarę będę pływał na pewno. Ja tylko patrzę tam na ten licznik, jaka jest głębokość, no ale co ci za różnica, czy jest głębokość 18 metrów, czy 80 metrów, rozumiem, to żadna różnica już jest dla Ciebie. Rozumiesz, dla osoby, która w ogóle nie jest jakimś tam, wiesz, Otyliem Jędrzejczakiem. Więc teraz, dobrze, i słyszę w ogóle, wiesz, ja mówię: Panie Boże, przywraca nas. I tu Święty mówi: no to nakaż, żeby w ogóle burza zniknęła. No. Wiesz, to się fajnie, jak się w kościele głosi o tym, że ty do burz możesz przemawiać, albo góry przenosić, tak? No to jest burza, to cię kładzie, no. Te coś, nie wiem, to bomba, czy jakaś inna tam zaraza tam lata, czy ja tylko unikałem, jak na ten żagiel nade mną latał, się chowałem. Mówię: dobrze, Boże, będę mówił do chmur. Zaczyna mówić do tych chmur, wierzę w ogóle w imieniu Jezusa, nakazuje. Ale to, co się dzieje na górze, to jest jedna akcja, druga jest pod spodem. Pod spodem jest moja żona, córka, no i tam reszta tych ludzi, dzieci zresztą też kilkoro. Przechył jest taki, że stoją na ścianie. Na ścianie już stoją w ogóle. I tak, wszyscy w ogóle są, no są w szoku, tak? Oprócz Sary. Sara stoi na tej ścianie i mówi do Agaty tak, Agata mi to potem powtarza: mamo, jak myślisz, umrzemy? W ogóle wiesz, o co chodzi. Agata mówi: nie umrzemy. Nie teraz, mówi. Na pewno nie dziś. I Sara w ogóle dalej stoi i mówi: no w zasadzie masz rację, mówi, tato coś wymyśli. Ta rzecz mi została i zostanie mi do końca życia. Wiesz, co to jest? To jest głęboka świadomość, kim jest jej ojciec. Ona wiedziała, że ja coś wymyślę. To nie ma, że nie wymyślę. Przecież to tata. No tata? To mój tata. Bóg to twój tata. To twój tata. To twój tatuś. To twój tatuś. Obojętnie, w jakiej sytuacji życia się znajdziesz, to twój tatuś nigdy cię nie zostawi, nie opuści, nie zawiedzie, bo to tata! To tata! Który na wieczność usprawiedliwił w Chrystusie Jezusie. Jesteś dla niego piękny, jesteś znaczący i on kosmos zagnie, aby się noga o kamień twoja nie zraniła. To jest łaska, to jest życie z łaski. Z łaski. A nie ciągłe bujanie się i patrzenie, z której strony mi coś na łeb spadnie. Albo diabła się robi wielkiego, ale diabeł jest wielki. Och, demony, one są straszne. To są mędy społeczne. Nikt istotny. Drobnica. Dla diabła nasz Bóg jest straszny, a dla nas on jest tatusiem. Wiesz, kogo masz za tatusia? Najstraszniejszą istotę we wszechświecie. Słowo Boże mówi, że to jest straszna rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Tak jest napisane? A masz gdzieś napisane, to straszna rzecz wpaść w ręce diabła? Masz? Nie masz. Bo diabeł to jest zero kompletnie. Zero. A więc, kiedy ty rozumiesz łaskę, to ty ani nie gloryfikujesz diabła, ani nie umniejszasz Boga. Ludzie wywyższają diabła, a umniejszają Boga. Mówią: no to Bóg, no to Bóg, no to no Bóg, no tak, on diabeł w Chrystusie, on to umie wziął w Chrystusie, no tak, ale ja nie wiem, jak będzie, no nie wiem, nie wiem. Bo diabeł jednak, no jest diabeł. Ja mówię: ale wiesz, no jest Bóg, tak? No ale, no tak, no Bóg rozumie, mówię, Bóg jest w tobie. No ja wiem, że Bóg jest we mnie, wiesz, ale diabeł. Ja mówię: kurczę, co jest z głową? Człowieku,
Twoim Ojcem jest Bóg, wiecznym Ojcem. Nie Ojcem, który chce, żeby Cię uderzyć, żeby Cię skarcić, żeby Cię gdzieś w ogóle przykręcić Ci śrubę tutaj w ogóle, wiesz, zabiorę Ci zaraz wszystko. Ja mówię do ludzi, oddaj życie całe w ogóle Bogu, połóż wszystko, a wiesz, a w człowieku się nagle, co to zabierze mi wszystko, zabierze. Mi zabierze, tutaj mam te swoje rzeczy, no mi zabierze. Do babeczki mam swoje, mam kurce poukładane, ja tak wszystko tutaj mam, tutaj to, tutaj, a teraz oddam mu i co on mi zrobi? No co ci zrobi, jak myślisz, no? Ci życie polepszy. Co może ojciec chcieć dla swojego dziecka, powiedz? Czyż jeśli dziecko prosi go o kanapkę, to on mu da kawał kamienia, żeby ze zęby połamał? To jest dobry tata? Ja się śmieję, wiesz, dzisiaj naprawdę diabłów twarz, bo, ale ja też rozumiem dramat sytuacji. Ludzie nie rozumieją, czym jest łaska. Dla nich łaska to jest coś takiego, jesteśmy wolni od prawa, niech Bóg się nie wchrzania i będę żył teraz. To jest łaska. Dla ludzi łaska to jest to, że nie są w kościele, to jest to, że nie uznają autorytetu, to dla nich łaska. Łaska, łaska, zbawiony jestem, ty hipis jesteś, mówię. Hipis. Albo tatek emo. Bo ty nie jesteś normalny człowiek. Masz takie pojęcie o łasce, proszę ciebie. Ja nie wiem, jak oczy. Harris, jesteś piękny w oczach Boga. Wspaniały i cudowny. I Bóg jest twoim ojcem. I teraz musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz uwierzyć, że Bóg realnie jest twoim ojcem przez tą łaskę. I musisz uwierzyć realnie, że ty jesteś synem. Jesteś synem króla. Zacznij o tych rzeczach myśleć. To w ogóle, ja was chcę zawęzić troszkę, zawęzić, bo religia to w ogóle, wiecie, co religia robi? Rozciąga ludzi jak stare rajstopy. I ludzie w ogóle, oni mają, jakie ludzie mają pytania. Przecież religia to powoduje, że ludzie już nie wiedzą, czy sól jest słona, rozumiesz? To tak do tego stopnia religia ludzi doprowadza. Się pytają o to 18 razy, 18 razy, a tak jest. Zacznij rozważać, że on jest ojcem twoim, a ty jesteś jego dzieckiem. No zacznij myśleć o tym. Pomyśl sobie o tym każdego dnia, w ogóle postanów. Pomyśl sobie o tym 30 sekund. Przez 30 sekund będę myślał, że Bóg jest moim ojcem, a ja jestem jego dzieckiem. Wyobrażam sobie z nim, różne rzeczy z nim, że z nim króluję, że z nim zarządzam, w ogóle, że z nim zjadam sobie jakieś rzeczy fajne, w ogóle, że z nim w ogóle walę diabła w łeb kijem bejsbolowym, że z nim bram w gumę. Nie wiem, rozumiesz, jak to z tatą. Raz proszę ciebie tak, raz się uczymy, raz walczymy, raz się bawimy, raz to. Rozumiem, o to chodzi. I druga rzecz, że ty jesteś ten synuś, proszę ciebie, i on ciebie bardzo chwali, on się cieszy, super, jesteś w ogóle ekstra, proszę ciebie, masz karabin, po prostu rozumiesz, rozwal piekło, w ogóle wiesz. Tak w ogóle myśl sobie o tych rzeczach, takiego tatę masz, tak? A potem się zacznij modlić innymi językami, gdzie tam chcesz, do roboty, czy tam do szkoły, nie wiem. I tak jest, rób codzienną terapię rano, terapia wspomnień. Uzdrowienia wspomnień, że uzdrawiam sobie te rzeczy. Tata i córka rano, tak? Czas taty i córki, czas taty i syna. Pamiętaj, trwanie w mentalności śmierci niweluje działanie łaski. To znaczy, że jeżeli ty będziesz cały czas myślał o rzeczach, które są śmiertelne, jeżeli będziesz cały czas myślał o rzeczach, które w jakikolwiek sposób pokazują tobie, że jesteś starym człowiekiem, że jesteś w ogóle niedoskonały, że jesteś jeszcze słaby, że jeszcze ci brakuje, że znowu upadłeś i będziesz rozważał te rzeczy, to będzie w tobie gasła świadomość łaski. Łaska dalej jest dla ciebie, dalej w niej jesteś, ale już nie doświadczasz, no. Bo już za burzonką wzięło górę.
Już nie porozmawiam, upadek, o Boże, tak upadłem, jak ja nisko upadłem, strasznie upadłem, Panie Boże, no. Jak nisko upadłem. I człowiek myśli, że to jest pobożność. To nie jest żadna pobożność, w ogóle Bóg tego nie słucha, to jest raz. Bo ludzie myślą, że to Bóg tego słucha. Ludzie, Bóg prawdy słucha, rozumiecie? Ja chcę, żeby was uczulić na pewną rzecz. Bóg prawdy słucha. Jeżeli modlitwa nie zawiera w sobie prawdy, to Bóg jej nie słyszy, tej modlitwy! Bo Bóg jest prawdą! Jak my się w ogóle modlimy i opowiadamy jakieś głupoty, to diabeł przechwytuje, a że jest to informacja energetyczna, to on to zbiera i uderza tym w ciebie, no. Dostajesz bombą, którą sam wymyśliłeś, no. Człowieku, tylko kulomiot z piekła ją wziął i ci tak przyryśnął, że się zakołowałeś, no. Co się stało? Automuchy przyjechało. Siedzisz i rozważasz swoje upadki. Co ty chcesz? No co chcesz, dzieciaku? Ale panie, ja ci tak chciałem poopowiadać, jak jestem mędny. Co to? Mamy cię? Bóg... To... Ludzie, szczerość to nie jest prawda. Rozumiecie? Bo ja jestem szczery. Ja mówię, to mnie to obchodzi, nie szczery. No to nie jest szczerość, bo ja nie wiem, to uważasz, że szczerość to jest cnota? No szczerość? No szczerość? No to nie jest, to mi, no bo ja tak czuję, mówię, nie obchodzi mnie, co czujesz. Obchodzi mnie, co mówi Bóg w tej sprawie. Jak Bóg mówi, że jesteś królem, to określaj się jako króla. Artur Ceroński, król. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Jak Bóg mówi o tobie coś, to jest prawda. To, że ty upadasz, to, że ty leżysz, to nie oznacza, że przestałeś być królem. Jesteś teraz leżącym królem. Taki mam teraz Boże czas, że leżę, ale już się zbieram. Rozumiesz? Ludzie. Ilu z was? Nie wiem, czy się przyznacie, czy nie. Kiedy upadliście, weszliście w coś, mówię, w świadomy grzech. Nie tam, że tam coś, świadomie zgrzeszyłeś, podjąłeś decyzję świadomego grzechu. A jesteś narodzony z Bożego Ducha, ochrzczony w Duchu Świętym, prawda? Ale podejmujesz decyzję świadomego grzechu. No jesteśmy w tym dobrzy, no nie żartujcie, że nie. Pierwszy kieliszek się zawsze pili na trzeźwo. Tak? No tak, a co tam będziemy się jeszcze pili? Chodźmy przez chwilę szczerze. Mogłeś się dalej modlić w innych językach? Tak. Dlaczego? Ciekawe. Jak to jest? Jak to jest świadomie wejść w grzech i w nim siedzieć i jednocześnie modlić się w innych językach? Albo na przykład wejść w grzech świadomie i jeszcze prorokować. A, kto jest? A, się tu prorocy uśmiechają pod nim. Wiedzą, o czym mówię. Wiesz, dlaczego tak jest? Bo twój grzech w ogóle nie powoduje, że gdzieś Bóg z ciebie odszedł. No i tam jest, gdzie jest. Cały czas. To się nazywa miłość. Ten wyświechtany slogan. To miłość właśnie. Miłość. Dlatego, że wszedłeś w łaskę. Przyjąłeś łaskę. I co jest też bardzo ważne. Istnieje tylko łaska i nic więcej. Nie ma czegoś takiego jak dodatki do łaski. Że troszkę uczynków, troszeczkę jakiegoś tam tutaj staraneczka. Troszeczkę się tam... Boże, do tego coś dodam? Nie. Niczego nie dodajemy. Łaska to łaska. I teraz łaska wymaga dwóch rzeczy. Należy w łasce wzrastać i należy w łasce się wzmacniać. Przez to wzrastamy i przez to wzmacniamy się w łasce. Przede wszystkim przez to, że nie zaprzeczamy łasce. To tak na dzień dobry.
Nie zaprzeczamy łasce. Nie zaprzeczamy w swojej głowie, nie zaprzeczamy w swojej gdzieś tam mentalności i swoich zachowania. Nie zaprzeczamy łasce. A po drugie, co robimy? No, jesteśmy wdzięczni. Jak to brat Derek Prince mówił, nie wyciągaj wtyczki. Dziękuj ustawicznie. Dziękuj za to, że jesteś człowiekiem, który łaskę uzyskał, który tą łaskę rozpoznał, który ją przyjął. Dziękuj. Jestem wdzięczny za łaskę. Ja w ogóle mam takie staromodne w ogóle, wiesz, jakbyś czasami posłuchał, jak ja naprawdę potrafię sobie iść gdzieś tam do swojej komory, dziękować Bogu, cieszyć się w ogóle. Ja mówię, jak ja dobrze mam, Panie. Ja się dobrze czuję w ogóle. W ogóle jestem szczęśliwy, bo wstałem rano, jestem szczęśliwy, nie mam handry, nie jestem załamany, człowieku, w ogóle rozumiesz. Nie siedzę w więzieniu, jestem trzeźwy, w ogóle mam fajną babkę za żonę, w ogóle, tak w ogóle rozumiesz. To wszystko, to mówię, Boże, w ogóle nie zasłużyłem na te wszystkie rzeczy. Staromodne modlitwy, bardzo dobre, ortodoksyjne. Dziękuj, 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 dziękuj. No i co potrzebne? No wyznawaj tą łaskę. No wyznawaj łaskę. No wyznawaj. To się Cię zapyta, no jak tam u Ciebie? No dobrze, dobrze, świetnie, cudownie. Wprawdzie w tej chwili korzystam z innych wymiarów łaski. Tak zwanej łaski podnoszącej. Łaski dźwigającej wręcz. Ale jestem w łasce! Aleluja! Jestem człowiekiem łaski. Tak? Nie muszę się w tym wszystkim spinać. Niczego mi nie zabraknie. Życie mi nie ucieknie. Wszystko mi się w życiu uda. Rozumiesz? To jest człowiek, który rozumie tą łaskę. Dlaczego? Ponieważ ludzie, jak się wam może w życiu nie udać? Proszę, to się naprawdę trzeba starać. Chociaż są chrześcijanie, to studia można tutaj, by był jakiś nowy kierunek, rozumiesz, jak chce życie schrzanić. bo to trzeba się nastarać, słowo honoru, to jest tak proste, wychodzenie z problemów, tak? Wychodzenie z poranień, to jest tak proste, proste, jeśli się skupiamy na łasce. Jeśli skupiamy się na tym, że musimy wypracować to wszystko w naturalny sposób i jeszcze taki dyplomik przynieść Bogu, pokazać, zobacz, Panie, tyle co robiłem, wszystkiego, zobacz, no. Iż mnie lubił teraz? No lubił Cię, będę dziecko. Syna swojego za Ciebie oddałem, no. Czy ja Cię lubił będę? No lubił Cię, wiesz. To tak właśnie działa.